tym roku trzeba pochwalić niezwykłą mobilizację studentów w tej akcji. Zebraliśmy strasznie dużo rzeczy, które na pewno przydadzą się dzieciakom i będą zadowolone, że podczas tego świątecznego czasu ktoś jednak o nich pomyślał. W paczkach, które zebraliśmy, jest bardzo duża różnorodność rzeczy. Są różne gry planszowe, edukacyjne, również słodycze, z których też na pewno dzieci będą bardzo się cieszyły. Niestety ja nie będę miała możliwości poznać tych dzieciaków, spotkać się z nimi. Bardzo żałuję, ale chciałabym, gdyby tylko była taka możliwość. Na pewno życzyłabym im w tym czasie dużo miłości od swoich opiekunów, od innych dzieciaków, z którymi na pewno spędzają dużo czasu. Żeby te święta były dla nich magiczne mimo wszystko. Odczuwam to, że to, co robię i to, w co się angażuję, bardzo pomaga innym, co też pozytywnie na mnie wpływa, bo sama świadomość tego, że komuś się pomaga, jest po prostu cudownym uczuciem. Warto pomagać, w szczególności malutkim dzieciom i nie tylko dzieciom. Akcja trwa od końca listopada. Zbieraliśmy różne rzeczy spożywcze. Pomagamy blisko 80 dzieciom z Domu Dziecka z Opola. Jako koło właśnie Administracji Bezpieczeństwa Wewnętrznego plus jeszcze nasze osoby z samorządu studenckiego wybieramy się 6 grudnia, żeby spotkać się właśnie z tymi dziećmi. Myślę, że dzieci będą bardzo szczęśliwe. Mamy tutaj bardzo dużo prezentów i myślę, że będą się z tego cieszyć. Wcześniej organizowaliśmy jeszcze, w zeszłym roku była zbiórka karmy dla schroniska i teraz zbieramy, jesteśmy w trakcie właśnie zbierania podarunków ze szlachetnej paczki dla pani Krystyny ze swoim synem. Nie tylko dziś pakujemy te prezenty, ale także dziewczyny z koła już w tamten weekend wszystko to pomalutku pakowały. No i także w tygodniu, jak jesteśmy my ze studiów stacjonarnych, tutaj byłyśmy i też chciałyśmy pomóc i popakować te prezenty. Zbiórka polega na zbiórce darów dla Domu Dziecka. Chodziło nam przede wszystkim o kosmetyki, akcesoria kosmetyczne, ale również mamy słodycze dla Domu Dziecka w Opolu. Zebraliśmy naprawdę bardzo dużo akcesoriów i kosmetyków. Dzieciaki na pewno będą zadowolone. Nie jest to pierwsza taka akcja robiona przez WSB, jest to któraś z kolei, natomiast jest to pierwsza robiona po pandemii. Tutaj kontakt był przez naszą menadżerkę kierunku, panią dr Wawrzak-Gazdę, która nakręciła całą akcję, natomiast cała organizacja stanęła po stronie koła oraz samorządu studenckiego. Przez Facebooka, przez Messengera, przez znajomych, więc szeroko zakrojone poszukiwania chętnych ludzi, którzy chcą coś dać dla dzieciaków. To już kolejna inicjatywa tego rodzaju studentów z Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu, z Koła Naukowego Kierunku Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Kilkakrotnie gościliśmy w szpitalu na oddziale dziecinnym przy ulicy Witosa w Opolu. W tym roku studenci wybrali Dom Dziecka w Opolu. Studenci przygotowują właśnie te paczki, pakują wszystkie te podarunki. Pozostali studenci obdarowali dzieci i 6 udajemy się do Domu Dziecka. Tam jeden ze studentów będzie Mikołajem, natomiast będą mu towarzyszyły Śnieżynki. No i przekażemy te wszystkie rzeczy, które udało nam się zgromadzić dla dzieci właśnie w Domu Dziecka, więc liczymy na to, że tam będzie sporo radości z tego powodu, bo rzeczy także udało się uzbierać całkiem sporo. Ja przede wszystkim myślę sobie tak, że one uczą takiej otwartości na drugiego człowieka, umiejętności dzielenia się także tym, co mamy, spostrzegania, że obok są ludzie, którzy mają gorzej, którzy mają trudniej, nawet jeżeli ja sama nie mam za dużo, to jednak mam się czym tak naprawdę podzielić. I myślę, że uczą też takiej empatii, ciepła, no i pomagania przede wszystkim. Mam myślę, że tak naprawdę też o to chodzi, studiując, żeby otwierać się na innych ludzi, zobaczyć ich potrzeby i umieć też pomóc w odpowiedni sposób, w odpowiedniej sytuacji. Jestem absolutnie dumna z moich studentów. Akcja myślę, że jest udana. Myślę, że dzieci będą zadowolone z tego, co im przyniesiemy na to spotkanie. I myślę, że i sami studenci też poczuli, że warto pomagać, krótko rzecz biorąc.